O zmianie trenera radomski klub poinformował za pomocą mediów społecznościowych. Nowy trener objął zespół w bardzo trudnej, zdaniem wielu nawet beznadziejnej sytuacji. Uniwersytet przegrywa mecz za meczem i przed spadkiem z pierwszej ligi może go uratować chyba tylko cud. Radomianie są na ostatniej pozycji w tabeli, mając na koncie zaledwie 2 wygrane. Do zakończenia rozgrywek pozostało już tylko 6 kolejek. W sobotę radomianie zagrają na wyjeździe z MTS-em Chrzanów. To przeciwnik znacznie wyżej notowany od ekipy Uniwersytetu. Obecnie MTS zajmuje 5. miejsce w tabeli. W pierwszej rundzie radomianie przegrali z tym zespołem 21-29. Gennadij Kamielin pochodzi z Kazachstanu. Od wielu sezonów pracuje w Polsce. Największym osiągnięciem Kamielina są 2 tytuły mistrza Polski, które wywalczył z Iskrą Kielce.